Dzięki. Proszę, szybciutko, kolejne pytanie. Bardzo, Bartosz Kałunacki, jestem adwokatem, pełnomocnikiem pani Ewy Błasik. Chciałbym zadać dwa pytania, być może pierwsze krótkie, pozwolę już nie zadawać drugiego. Państwo w swoim raporcie we wnioskach końcowych stwierdziliście, że obecność dowódcy sił powietrznych w kokpicie w krytycznej fazie lotu była elementem represji pośredniej wywieranej na pilotów, co w rozumieniu mogło doprowadzić do popełnienia kolejnych błędów i samej katastrofy. Chciałbym zapytać na podstawie jakich, kompletnie jakich dowodów, w jaki sposób przeprowadzamy. Państwo ustaliliście, że w chwili katastrofy pan generał Andrzej Błasik znajdował się w kokpicie samolotu i jak państwo wytłumaczycie mi, że opinia fonoskopijna prokuratury, a głos jest tak elementem szczególnym dla każdego człowieka jak badanie DNA, stwierdziła zupełnie co innego i słowa przypisane panu generałowi przypisała zupełnie innej osobie, członkowi załogi. Ja bym się odniósł w tym momencie do ekspertyzy fonoskopijnej wprowadzonej na zlecenie prokuratury. Czy pan się zapoznał jako pełnomocnik z całą ekspertyzą? Czyli nie tylko ze stenogramem, tak? Czy w tej ekspertyzie jest zapisane coś na temat jakości nagrania z kanału trzeciego? Znaczy to ja bym bardzo prosił, pan ma dostęp do tych materiałów. Pan mnie przesłuchuje, ja bym chciał odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądała wasza opinia fonoskopijna, w jaki sposób odkryliście głos generała Błasika, na podstawie jakiej okoliczności i być może jakieś inne dowody pozwoliły stwierdzić, że pan generał Błasik był. Analiza zapisu głosowego i dostępne nam materiały przeprowadzone ekspertyzy przez CLK oraz ABW i kontekst sytuacyjny, o którym już tutaj wspominaliśmy, z objawą komisji, że co potwierdziło, że to ekspertyza z RENA, bo wyraźnie słychać tam stwierdzenie technika pokładowego, że wchodzą generałowie, czyli jakby potwierdza to naszą tezę, że w kabinie znajdowały się inne osoby niż załoga, w momencie podejścia. Zaprotestuję, nie ma w stenogramie wchodzą generałowie, jest słowo generałowie, tak. Bez ani przed, ani po. Proszę tego nie mówić. Uwaga generałowie. Uwaga generałowie. Możemy tu się sprzeczać, jak interpretować to. Czy w rozumieniu komisji jest to wyraźny szlak na to, że w kluczowym momencie podejścia technik samolotu powinien być skupiony na czynnościach, które ma wykonywać, a nie mówić głośno, przepraszam, to jest taka moja konkluzja, że uwaga generałowie. Ja chcę tylko powiedzieć tyle, że ekspertyza wykonana w Krakowie jakby potwierdza, że znajdowały się inne osoby w kokpicie w kluczowym momencie podejścia. Komisja, tak jak powiedziałem, na podstawie analizy zapisów rozmów oraz, tak jak powiedziałem, kontekstu sytuacyjnego, uznała, że w kabinie znajdował się dowódca sił powietrznych i chciałem posłyszeć. Wykonał pan, żeby ten sam zapis głosu mógł należeć do dwóch różnych osób, tak jak ten sam odcisk palca nie może należeć do dwóch różnych osób, ale mam pytanie, że może do pani Agnieszki, bardzo krótkie, która prowadzi to dzisiejsze spotkanie. Wczoraj zostało wydane postanowienie prokuratury, które jednoznacznie zamyka kwestię obecności pana generała Błasika w kokpicie. Państwo bardzo interesowaliście się wszystkimi teoriami fantastycznymi dotyczącymi tej obecności. Ja dzisiaj w Gazecie Wyborczej nie znalazłem nawet wzmianki na ten temat, na temat tego świadczenia, które ostatecznie kończy. Czy pani uważa, że tak powinno wyglądać rzetelne dziennikarstwo? Jak się pisze, wyrządza się komuś ogromną krzywdę, a później nawet jednej wzmianki na ten temat nie ma. Dziękuję bardzo. Jesteśmy tutaj dlatego, że przyszli eksperci komisji odpowiadają na pytanie. To jest pytanie do mnie, odpowiem panu potem. Uzyskać pytanie, wiem, że nie było do członków komisji, więc rozumiem, że odpowiedź tak, wyjdziemy tam? No, z przyjemnością. Chciałbym uzyskać, bo nie ukrywam, że byłem zaskoczony, że państwo się interesujecie. Dobrze, nauczył się pan? Dobrze.
pamiętam nasze trudne rozmowy swojego czasu. Liczyłem, że Państwo też zamieścicie jakiś... Przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A kim pan jest? Jestem redaktorem portalu Blog.pl. Czy mogę z panem porozmawiać na boku? Proszę rozmawiać. Dziękuję bardzo, ale bardzo, że pan nic nie mówił. Dziękuję bardzo. Ale chwileczkę, pytanie zostało pani zadane publicznie, prosimy o odpowiedź publiczną. Czy ja mogę panu odpowiedzieć sama? Nie. Nie, to jest spotkanie z ekspertami i ja nie będę się wypowiadała dla państwa. No ale chwileczkę. Tylko dla pana. Było zadane pani pytanie imienne. Albo odpowiadam, rozmawiam z panem. Chwileczkę, było zadane dziękuję pytanie bardzo. Odpowiedzialność. Dziękuję. Ale proszę odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Panu czy pani boi się rejestracji? Nie, nie boję się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.